Ludwika pisała bardzo dużo listów z Fryderykiem oraz z osobami z jego bliskiego kręgu emigracyjnego. W latach 1844-49 utrzymywała kontakt z Georges Sand. Ludwika odwiedziła Fryderyka w Paryżu dwukrotnie. Pierwsza wizyta miała miejsce w 1844 roku, tuż po śmierci ich ojca. Druga podróż odbyła się w 1849 roku, gdy Fryderyk był już bardzo chory. Ludwika była w ostatnich chwilach jego życia 17 października 1849 roku i pozostała w Paryżu do grudnia tego samego roku. Chopin życzył sobie, by jego serce zostało przewiezione do Polski. I to właśnie Ludwika spełniła tę ostatnią wolę brata. Wykazała się ogromną determinacją i odpowiedzialnością, przewożąc jego serce w urnie do Warszawy, gdzie zostało złożone w kościele Świętego Krzyża. 30 listopada wzięła udział w licytacji jego spuścizny. Potajemnie przywiozła do Warszawy serce, a także prawdopodobnie pukiel jego włosów i inne pamiątki. W tym jego korespondencję z Georges Sand. W obawie przed kontrolą graniczną listy zostawiła u znajomego w Mysłowicach. Niestety ten wypożyczył je synowi Aleksandra Dumas, który oddał je Georges Sand, a ona zaś wszystko spaliła. Aby sfinansować pogrzeb brata, Ludwika zwróciła się o pożyczkę do Jane Stirling i jej siostry. Jane podarowała jej także fortepian Fryderyka, który obecnie znajduje się w warszawskim Muzeum Chopina. Ludwika kontynuowała wymianę listów z Jane, w których dyskutowały o pośmiertnym wydaniu jego kompozycji, współpracując przy tym również z innymi osobami. W 1853 roku razem z matką i siostrą Izabellą podpisała notarialne upoważnienie, które pozwoliło zająć się przygotowaniem do druku pozostałych rękopisów Chopina. Po drugiej wizycie Ludwiki w Paryżu zaczęły się ujawniać problemy w jej małżeństwie z Józefem. Konflikt ten miał swoje korzenie w jego jawnej niechęci do rodziny Chopinów oraz zazdrości o uczucia Ludwiki, którą oskarżał o to, że woli stawiać sprawy Fryderyka ponad ich wspólne. Mimo prób Ludwiki, aby naprawić małżeństwo, spory trwały aż do śmierci męża w 1853 roku. Jej śmierć, która mogła być spowodowana epidemią cholery, wywołała spore zainteresowanie w mediach. Po jej odejściu zarządzanie sprawami wydawniczymi Fryderyka przejęła siostra Izabella. Ludwika zmarła w 1855 roku i została pochowana na warszawskich Powązkach. Jej życie, gdy pozostawało w cieniu brata, było pełne istotnych momentów. Była nie tylko pierwszą nauczycielką Fryderyka, ale także osobą, która odegrała kluczową rolę w jego życiu prywatnym i emocjonalnym. Wprawdzie sama nie stała się muzyczną legendą. Talent muzyczny oraz działalność literacka i edukacyjna uczyniły ją postacią wyjątkową w historii polskiej kultury.